Witam w kolejnym wideo. Dzisiaj opowiem Ci historię mojego kursanta. Poznał dziewczynę. Wydawało mu się, że wszystko jest ok z tą dziewczyną. No i zaczęli się spotykać. Dosyć łatwo doszło do sytuacji łóżkowej. Dziewczyna się, wydawało mu się wtedy, że się nakręciła, ale po 3 miesiącach mi powiedziała, że to jest koniec znajomości. I jaka z tego nauka dla Ciebie? Widzisz, on uwierzył w jej słowa. On uwierzył w to, że ona faktycznie jest zakochana. No bo było fajnie, ona się uśmiechała, była nakręcona emocjonalnie. Udzielał się entuzjazm na spotkaniach z jednej i z drugiej strony, więc on dawał sobie rękę, głowę uciąć, że jest wszystko idealnie. Tylko to, na co nie zwrócił uwagi, to było doświadczenie tej kobiety. Ona dopiero co wyszła z toksycznego związku. Dokładnie tydzień, czy tam 2 tygodnie, już teraz nawet nie pamiętam, przed tym, jak zaczęła się z nim spotykać. I widzisz, on mając taką informację, od razu powinien wiedzieć, że to nie jest dobra dziewczyna teraz na dłuższą relację, nie powinien się angażować emocjonalnie. I ty dokładnie powinieneś tak samo robić. Jeśli poznajesz dziewczynę, to nie do końca wiesz to, co ona ci mówi, raczej przyglądnij się temu, co właśnie pokazuje przez swoje zachowanie, co ci mówi też o byłym facecie. Nie skupię się tylko i wyłącznie na tych fajnych, pozytywnych emocjach, które wam towarzyszą, ale też miej trochę dystansu do całej sytuacji. Dlaczego? Bo to ci naprawdę może uratować życie, bo może się okazać, że zakochasz się w dziewczynie, która jest nieodpowiednia, która teraz wyszła z jakiejś chorej relacji, jest cała rozchwiana emocjonalnie, będzie cię zdradzać, będzie cię oszukiwać, albo cię w ogóle będzie okłamywać. I to jest bardzo istotne, żeby mieć taką kontrolę nad relacją. Zawsze staraj się sprawdzić, kim ona była wcześniej, co robiła. No jeśli dziewczyna przykładowo spotykała się z facetami gdzieś tam za pieniądze w hotelu, no to czy jest szansa, że to się w ogóle powtórzy, jeśli robiła to 50 razy? Bądźmy szczerzy, nie wiem, może się zmieniła, może się nawróciła, ale szansa dalej taka statystycznie istnieje. Więc nie wierzyłbym do końca takiej dziewczynie, że się zmieniła. Moim zdaniem też to jest tak, że nie do końca niektóre typy osób się zmieniają i też powinieneś być na tyle mądry, żeby mieć takie przekonania i przeświadczenia, że właśnie jednak tutaj trzeba sprawdzić, co ona robiła w życiu do tej pory, z kim się spotykała, jakie to były związki i wtedy będziesz miał dokładną odpowiedź, co to jest za dziewczyna i czy warto się z nią wiązać. Przykładowo, trafiłeś na dziewczynę, która była 3 razy zdradzana w poprzednich związkach. Jaka to będzie kobieta? To będzie kobieta obsesyjnie zazdrosna, która psychologicznie będzie chciała cię trzymać w domu, nie będzie cię puszczała na imprezy, na piwo z kolegami, będziesz osaczony i prawdopodobnie jak najszybciej będzie chciała, żebyś miał z nią dziecko, po to, żeby cię zatrzymać przy sobie. Tak działa psychologia i psychika kobiety, która została 3 razy zdradzona w każdym związku, w którym była. Proste? No nie do końca, ponieważ zauważyłem, że większość facetów nie zwraca na to uwagi, bo tylko koncentrują się na tych emocjach, są zaślepieni, jak to jest wspaniale, jaka ona jest piękna, jak będzie idealnie. Bądź naprawdę dosyć tutaj powściągliwy wobec swoich emocji i staraj się faktycznie sprawdzić, dojść, co to jest za dziewczyna, jakie ona miała doświadczenia i tym się kieruj przy wyborze dziewczyny na dłuższy związek. Bo jeśli trafisz na dziewczynę, która naprawdę jest toksyczna, miała rodzinę, gdzie ojciec, matka pili, nie czuła miłości. Oczywiście też nie twierdzę, że w każdej sytuacji to przekreśla dziewczynę, ale jeśli dziewczyna ma dużo takich symptomów, gdzie była agresja w domu, gdzie z każdym facetem zrywała poprzez to, że mówiła, że się kłócili, to już ty powinieneś sobie pomyśleć, kurczę, skoro się kłócili, skoro była agresja, to ona pewnie też jest agresywna, tylko mi tego na początku nie pokazuje. I to już samo w sobie pozwoli ci uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji, uwierz mi, których nie chciałbyś przejść i może uratować ci w dłuższej perspektywie życie. Takie są moje wnioski, takie są moje doświadczenia. Mnóstwo takich spraw prowadzę, gdzie faceci wchodzą w relacje z dziewczynami, które są toksyczne albo przeszły jakąś traumę w dzieciństwie. Też miałem konsultację, gdzie chłopak poznał dziewczynę, która była w pewien sposób tam dotykana w dzieciństwie przez pewnego starszego pana. No i potem taka dziewczyna stała się nimfomanką i jej pociąg do seksu był tak duży, że nie potrafiła zagwarantować tutaj wierności swojemu facetowi. I widzisz, gdyby on to wiedział, gdyby zagłębił się w jej psychikę, on by tego błędu nie popełnił. On by wiedział, żeby traktować bardziej ją jako koleżankę, a nie dziewczynę na całe życie, na dłuższą znajomość. I ty też powinieneś to wiedzieć. Będziesz to wiedział na podstawie historii, często życia dziewczyny. Dużo z tych rzeczy, dużo z tych błędów
w relacji unikniesz, nie przeinwestujesz wtedy, będziesz wiedział, że to nie jest odpowiedni typ dziewczyny, czyli ja się muszę trzymać od niej z daleka, muszę jak najmniej o niej myśleć, możemy się pobawić, możemy się pospotykać, może być przyjemnie, ale nic więcej, bo widzę, że to jest toksyczna dziewczyna i to naprawdę może mnie kosztować dużo więcej niż tylko chwila przyjemności z tą dziewczyną gdzieś tam w hotelu czy u niej w mieszkaniu. Bądź tego świadomy, bo jak się zakochasz, to już niestety jest za późno i będziesz wtedy robił głupie rzeczy, będziesz popełniał kardynalne błędy, będziesz się odzywał do dziewczyny wtedy, kiedy nie powinieneś się odzywać, będziesz do niej dzwonił, kiedy ona pokazuje ci brak szacunku i to też wtedy jest na tyle silne, że jak facet jest zakochany, to ja tutaj mówię na YouTubie, co robić, jak sobie radzić z dziewczynami, a goście i tak swoje, bo on wie lepiej, bo emocjonalnie podejmuje głupie decyzje. Kazałem mu nie pisać do dziewczyny, a on sobie wypił tam piwo z kolegami i pisze jej bzdury, że ją kocha. Co potem wychodzi? No potem z tego tyle wychodzi, że dziewczyna jeszcze bardziej tobą gardzi, bo nie masz szacunku sam do siebie, tak jak ostatnio mówiłem. Więc dokładnie, dobrze przeanalizuj, co to jest za dziewczyna i nie wierz w jej słodkie słówka, że cię teraz kocha. Spójrz na to z innej strony. Ona prawdopodobnie wszystkim gościom przed tobą, z którymi była, mówiła dokładnie to samo. I to jest szczera prawda. Kim ona jest, jaka jest, jakie ma tendencje zachowania, czy jesteście do siebie podobni, czy nie ma irytującego charakteru, czy nie widzisz tego na podstawie historii, które porusza z facetami, to już może być dla ciebie podpowiedź, czy warto z nią być. Dlatego ja uwielbiam, jak trochę już poznam dziewczynę, poruszać tego typu tematy nieudanych randek, kiedy miałem nieudaną randkę z dziewczyną, oczywiście w formie żartu i wtedy widzę, że dziewczyny też się bardziej otwierają i tutaj opowiadają ci o swoich nieudanych przypadkach z facetami i na tej podstawie jesteś w stanie tutaj wyciągnąć naprawdę dobre wnioski, będziesz wiedział, dlaczego ta dziewczyna też nie wychodziło jej w życiu z facetami, a to może zaważyć na tym właśnie, czy będziesz z nią, czy nie będziesz, bo albo się okaże toksyczna, albo nie. Dzięki za uwagę, jak się podoba, subskrybuj kanał i polecam też inne moje filmy. Cześć!